Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się ponownie w grze Talented. I tak, niektórzy pewnie się dziwią, czemu znowu tu jesteśmy, skoro wczoraj był też odcinek Talented, ale... No, powiedzmy szczerze, mam ochotę na ślimaki mordercy bez serca, więc tak, dziś po raz kolejny Summoner. Tym razem pod powiększanie ślimaków i dodatkowego live steala, a nie cooldowny i gluty. I gramy też pod Decomposition oraz Appropriation. Inaczej mówiąc, pod kradzież życia i zgnimy kwiatki. Dobra, begin run i trzymajcie kciuki, żeby tym razem się udało lepiej niż ostatnio. Dobra, zobaczmy jakie to ma działanie. Okej, piękny olbrzymi ślimak. Tego co widzę, olbrzymi ślimak jest w stanie pokonać oczko i jeszcze to przeżyć. Okej. Nie, to są akurat świetne wieści. Ślimaki są potężne w takim wypadku. Okej, są dwa oczki, to już wysyłam dużego ślimaka. Jeszcze kolejnego. Tutaj są same gluty. Nie, dobra, jest oczko. To też można. I dobra. No i zapewne jak widzicie, nadal jest mój wspaniały, beautiful pengetuber ze mną. Trochę poprawiony, jeśli chodzi o cieniowanie ponoć. Ja tam już nic nie widzę, ale wiecie, jak siostra tak mówi, to ja się kłócić o to nie będę. Uznajmy, że tak jest. Teraz tak, mam dwa jeszcze. Dobra, to cooldowny. Tutaj to. I widzę, że będziemy mieć jeszcze więcej life steali i Grave Circumstances. Okej. Okay. Okej, dobra, czyli groby po prostu będą oddawać dodatkowe life steale. Jest aż takie potężne. Ne. Czysto super przydatne. Yep. Głównie dlatego, że jak wiadomo, bez life steali to byśmy nawet nie doszli ostatnio do 18 rundy. Bodajże? Chyba na tej odpadliśmy. W sumie ja odpadłem, ale... Wiecie, taki nawyk youtubera. Odpadliśmy, zrobiliśmy, tak dalej, tak dalej. Ale wiadomo, że tak naprawdę to ja tutaj jestem tym, kto gra w grę, wy tylko patrzycie na monitor. Chociaż możliwe, że też gracie w tę grę razem ze mną. I w sumie w tym samym momencie co ja, co robicie podobne rzeczy, ale... No nie jestem w stanie tego przewidzieć, więc dlatego... Ja, pamiętajcie, że to wszystko, że mówię w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej, to jest głównie forma wygadania perskiego czy coś. Chociaż jak mówię, ja jestem zwykłym jałupem, który po prostu gada do monitora. Ciężko się nazwać porządnym youtuberem, czy w ogóle youtuberem. Ale dobra. Bierzemy takie rzeczy i co nam się pokazało? Beyond the Grave, okej. Okay. A każdy, no, będziemy w każdej linii groba. Okej. Okay. Groby będą na dwa uderzenia. Świetne. Nie jest do końca to, co może bym chciał. Ale nadal świetne. I teraz tak. Tak, tak. Oczywiście musimy expić. I musimy pójść też do góry. Teraz widzę, bo nie dosyć, że dwa regenerki many. Tu są to jeszcze bombowe ślimaki. Fajna sprawa. Ale tą bramę, która daje life steale, też bierzemy. Bo czemu by nie? Może się przydać. A ja to... Przepiękne jest to, że dosłownie naszym sposobem walki są te ślimaki. Nieważne, który raz to uruchamiam, który raz to widzę, nadal mi to po prostu zachwyca. I rozśmiesza jednocześnie. No cóż. Dobra. Przegrywajcie, potwory złe, niedobre. Przepadnijcie. No ciekawe, jakie tym razem też nam się trafią dodatkowe stworzonka do wzywania. Bo nie ukrywam, najchętniej brałbym coś innego niż ostatnio. No ale, i to jest ważne, ale, jeśli trafią się muchy, to może i tak się zgłodzę, bo, no wiecie, 5 much, 5 szans na lifesteala. A jednak jak gram pod lifesteala, to wydaje mi się, że inwestowanie w coś, co dobrze będzie lifesteelować, jest, no, dosyć istotne. Ale dobra, teraz bierzemy tak, bombowe ślimaki i mamy dwa punkty. A, weźmy od razu to, bo czemu by nie? Lifelink. Bierzemy lifelinki, musimy. Jeśli to spowoduje, że nasze ślimaki i inne rzeczy będą nieśmiertelne, przez to, że będziemy mieć dużo szans na kradzież życia i ona musi coś leczyć. I teraz będzie wtedy fajna zabawa. Definitywnie. A teraz tak, mega ślimak tutaj i... Poczekajmy. Okej, idzie tam jeszcze kolejny taki oko, to drugi mega ślimak się przyda. Dobra. Dobra. Dobra, jest wszystko okej. Okay. Mam taką
tak jeszcze muszę podać kolejną ciekawostkę odnośnie dzisiejszego odcinka, tego, którego tutaj teraz nagrywam, siedzę i tak dalej. Nie wiem, jak ja to robię. Ale naprawdę. Nie pamiętam, kiedy ja ostatnio byłem dobrze wypoczęty i w ogóle siadam na nagrywek. Jakoś tak to jest dziwne, ale potrafię tylko na zmęczeniu chyba ostatnio nagrywać. Nie wiem, czy to dobrze wpływa na moją psychikę nagraniową, ale ważne, że motywuje mnie to do nagrywania jakkolwiek. Wygrania w grę, dobra. Ekspienie, bo jak tam uwielbiam ekspić. Teraz tak, kolejne ekspienie i idźmy tutaj. Rightful motive. Większy damage, jak mamy dużo grobów. Ja chcę, lubię damage'a. W szczególności gdzieś to są damage'e, które to ja zadaję, a nie te, które ja otrzymuję. Ale dobra, jeden glut, to chyba ślimak pojedynczy sobie poradzić, co? Tutaj jest pająk, to do pająka kolejnego gluta można wysłać. Dobra, weźmy. Jest jaki glut? Ślimak. Chyba za kluczu. Ślimak! To nie są gluty, to są ślimaki. Chociaż dobra, ślimak konsystencją tak podobny do gluta, to da się pomylić. Jedna różnica jest taka, że jedno jest bardziej w kształcie kropli, od takiego bloba, drugie jest podłużne i ma skorupę. Ale w sumie, ciekawe, na ile jest stopień pokrewieństwa między slajmami a ślimakami? Dobre pytanie. Będę musiał to kiedyś sprawdzić. Albo w ogóle najlepiej, będę musiał sprawdzić, czy kiedykolwiek to było gdzieś przez kogoś stwierdzone. Nawet życzenie. Ale i tak czuję, że muszę to sprawdzić. Nie byłbym po prostu, gdybym takich ciekawych tematów nie sprawdzał. Mam nadzieję, że teraz ślimaki mordercy bez serca będą jeszcze potężniejsze. I niestety nadal dwa uderzenia na oczko, co jest trochę smutne. Liczyłem, że zmaleje to do jednego, a nadal, nawet jeśli nie zmaleje, to przynajmniej... Przynajmniej jestem w stanie szybciej eliminować też groźniejszych dziadów, jeśli się kiedyś coś pojawią. I mogę powiedzieć już, że prawdopodobnie przegram to podejście. Sądzę po tym, jakie rzeczy nam się trafiają, bo nie dosyć, że mam pająki, to jeszcze widzę, że mam nietoperza. Dwie największe dziadowskie bestie, jeśli chodzi o prędkość. Pamiętajcie, że teraz od szóstki w górę ciągle będzie coraz to gorzej. Bo już zawsze co rundę będą się przyspieszyć o ten 1%. A kto wie, co jeszcze się tam potem doda. Ale dobra. Oczywiście, musiały jeszcze więcej prędkości dodać. W takim wypadku nie ma przebacz, bierzemy jeszcze więcej tych czymości grobowej, płonące ślimaki i... O! Okej! Okay. Możemy wzywać sobie nietoperki. I też mają 15 HP, nie wiem, ile to jest na standardy, powiedzmy, minionkowy, czy dużo, czy mało. Wolno się odnawiają, co jest też... No nie największym plusem, ale nadal plusem. Biją... Ja nie wiem, czy to jest ile damage'a zdają, czy co? Ale teoretycznie zdają 7 damage'a, jeszcze Light Steel'a robią gwarantowanego, z tego co rozumiem, na ubiciu, więc... totalnie worth. Dobra, a teraz patrzcie na nasz piękną kolekcję grobów. Zaczyna się robić sensowna. Naprawdę. Dlatego, że nie mamy tego, co przyspiesza przywoływanie, w zależności od ilości grobów, tak teoretycznie. Dałoby się. No i tak, jak widać, nietoperzy już są bardzo szybkie, co mi się nie podoba. Ale dam radę, przeżyjemy jeszcze kilka chociaż tych nocy. I okej, ważna rzecz, którą też zauważyłem. Nawet pojedyncze uderzenie w grób rozsiewa plagę, gnilizny, zarazę, jak zwał, tak zwał. I to jest na pewno ważne, żeby to zapamiętać, bo to oznacza mniej więcej tyle, że... Nie dosyć, że trzeba dwa razy uderzyć groba, żeby się go pozbyć, co? No. Dwa razy więcej zarazy możemy rozsiać dzięki temu. Co o tym idzie, wydaje mi się, że to będzie mocne połączenie. Jeśli będziemy grać pod zarazem, podejrzewam, że grać pod zarazem to powoduje. Jeśli będziemy grać jeszcze z tym, że więcej grobów generujemy. Jak mówię, później jakieś takie ciekawsze buildy, synergie będzie się wymyślać. Na razie jednak gram po prostu pod dwie nowe rzeczy, które stwierdziłem, że chcę. Tak... Chciałem powiedzieć, czy tylko tyle? W sumie nie wiem. I najlepsze to, że nie wiem, czym zastanawiam się, czy chciałem coś więcej powiedzieć, skoro tylko ja wiem, co ja chciałem powiedzieć. A wy patrząc na to, że oglądacie to po czasie, to i tak, nawet jeśli się wiedzieli, co chciałem mówić, to nie będziecie w stanie mi pomóc, żebym to powiedział. To nie jest jakiś lejwajaj.
na Twitchu czy coś innego tego typu, żebym mógł was prosić o pomoc, żebyście przypomnieli, o co chodziło w rozmowie. No cóż, dobra, może skupmy się po prostu na nieumieraniu i nie traceniu niepotrzebnie grobów, a nie będę gadał o takich głupotach. Aj, bo jeszcze się to źle skończy dla mnie. I dla waszego zdrowia psychicznego też. Jak zapewne większość z was jest tego świadoma, moje pyplanie głupot potrafi nieźle siąść na mózg ludziom. W szczególności siostra to potwierdzi. Ale dobra. Nie wiem, czemu tak się znowu rozgaduję o głupotach. Po prostu wysyłaj mi te ślimaki i broń mi grobów. Widzę, że niestety ich trochę potraciliśmy. O! Okej, okay. Jakiś grób przetrwał nam ponad 5 nocy. Więc... chyba można powiedzieć, że sukces i... mieliśmy trochę więcej regenerki many, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. To ważne, widzę damage'a, więc musimy w ich stronę iść i... myślałem, że to będzie z grobami, ale dobra. Po tym, jak nam giną, dostawać darmowe expy, też świetna sprawa. Chociaż jak mówię, wolałbym dostawać szansę na to, żeby tworzyć groby. Pomyślcie sobie, podwójnie wytrzymałe groby, które mogą się generować pod koniec linii, bo tam dajmy na to jakiś ślimak nam zginął. Bohaterskiej obronie nas. Ja. To byłoby ciekawe. Że ogólnie fajnym zamysłem jest to, że tutaj można działać na wiele różnych sposobów. Czy to na to, żeby mieć benefity za umieranie stworów, czy za to, żeby lifestylować lepiej, czy... skeleboby. Kurczę, skeleboby były fajne. Więc jak mówię, fajne, jeśli bym miał jeszcze coś do nich i one były jakby dodatkiem tego wszystkiego, bo na pełen jakby główny gimmick, tak zwany, czyli mechanikę. Ale na pewno nigdy z przyjemnością powracał często, w końcu to są boby. Tak jak mówiłem, Bob to jest chyba najczęstsze imię przeze mnie stosowane. Zarówno z Stefanem. Jak to ostatnio też wspominałem. W sumie nie wiem, czy są jeszcze jakieś takie najczęstsze stosowane poza Jełpem, Stefanem i właśnie Bobem. No i jeszcze są inne warianty Boba, jak na przykład Boben i tak dalej. Co, nie wiem skąd się wzięło nawet oryginalnie, ale jest. Dobra, dwa punkty. Może zamiast takie głupoty gadać, to skupmy się na tym, co jest ważniejsze. Na tym, by znaleźć dobre miejsce do wydania tych punktów. Dobra, pójdźmy tu po więcej expów. I teraz sek. O... nie wiem, czy jest to połączenie, czy nie. Ale będziemy musieli wykupić chociaż te 5 punktów życia, żeby zobaczyć, czy jest połączenie do tamtej sekwencji, bo tutaj, jak widzicie, wszystko się odcina od nas. W najgorszym przypadku pójdziemy w prawo i też powinno jakoś coś się rozwiązać. Ale dobra. Na razie nie ma co się aż tak nad tym zastanawiać, rozwodzić, czy jakkolwiek to nazwać. Po prostu upilujmy, żebyśmy dali radę. I z tego co widzę, ślimaki mordercy bez serca w końcu pokonują oczka na jedno uderzenie. Więc, no, sukces! Nie wiem, jak inaczej to można określić, ale tak, definitywnie sukces. Ciekawe, czy jest zaklęcie, które przywołuje groby. Ciekawe. Jeśli jest to fajnie, byłoby je zdobyć. Właśnie, jak jeszcze tak to myślę, to może warto byłoby w końcu wysłać jakiegoś nietoperza czy coś, a nie tylko podstawowe ślimaki. Już nawet ich nie powiększą, co jest ciekawe. Totalnie zapomniałem o wszystkich tych moich umiejętnościach specjalnych. Ale to wszystko jest zasługa grobów tylko i wyłącznie. Gdyby nie bariera cmentarna, którą tutaj zbudowałem sobie, pewnie już dawno bym tracił życie bez używania moich magicznych mocy, ale dobra. I teraz tak, co ja miałem zrobić? Tutaj. Jest przejście dalej. Okej, wzmocnienie rozkładu definitywnie bierzemy. Przydatna sprawa. I coś tu jeszcze nam pokazało poza gwizdkiem. O, połowa kosztu umiejętności. Chciałbym nawet. I dobra, widzę, że mamy przejście do wszystkich rzeczy, które chciałem, więc jest... jest git. A teraz tak, noc 11, czyli teoretycznie pierwsza noc, którą mamy na tak zwanej trudniejszej połowie, a przynajmniej ja tak nazywam i tak wnioskuję, przez co, że teraz... jak to się nazywa? No, linia postępu tam na drzewku umiejętności jest widoczna na czerwono, a nie na biało. No, jak mnie, ja tak wnioskuję, no, i jeszcze raz, no, dodatkowo powiem jeszcze, że no,
bo za mało tego no. Więc no, no. Kurczę, czemu mi zawsze odbija głupawka? Ja tego nie ogarniam. Jeśli ktoś ma jakieś... najlepiej medyczne wyjaśnienie na dostawanie głupawki, kiedy się gada do monitora, to bym był bardzo wdzięczny. Bo to raczej nie jest nic normalnego. Bo naprawdę, wydaje mi się, że to jest jakaś choroba mózgu. Ale też dobra, jeśli nagrywam na YouTube, to nie mam mózgu. Bo każdy nagrywać udowadnia, że nie umie myśleć. Ale no, mam nadzieję, że przynajmniej na mnie się nie załamujecie aż tak jak na niektórych można, że nie myślę, że złe decyzje podejmuję, że nielogiczne, że nie widzę oczywistych rzeczy. Może nie, bo ja wiem, że takie to jest u mnie. Spokojnie, ja to wiem. Ale mam nadzieję, że nadal jest to chociaż trochę ograniczone i świetne moce. Life Steal'a, czy bardziej zależy mi najpierw na damage'ach? Chyba na damage'ach. I tutaj tak. Nie no, moim zdaniem nieźle. Worth. Totalnie worth. O, i dla tych, którzy nie byli pewni, proszę, widzicie, tutaj macie to takie właśnie trochę czerwonego śladu. Pokazuje, że faktycznie to nie są moje halucynacje. Kolor się zmienia. Ale dobra. I tu imię tymi ślimakami, a nie gadamy o takich głupotach jak to, czy kolor paska zmienia się po połowie, czy nie. O, to ciekawe. Chcę szczerze zaobserwować jeszcze raz. Okej. Okay. Możliwe, że tak jest. Możliwe, że nie. Dobra, w ostatniej chwili rzuciłem. Nietoperzem. Już prawie dostałem od wrogów. Dobra. Obawiam się, że to już nadchodzi moment, w którym potrzebujemy większą regenerację many i zmniejszenie kosztów umiejętności. Bez tego to nie wiem, czy już sobie poradzimy. Cooldowny w sumie też by się przydały, chociaż i tak mamy 40% redukcji, nie wiem skąd, więc... ja. Może skupmy się na ważniejszych rzeczach, czyli na koszcie many i regeneracji many. Tak długo, jak nasza regeneracja będzie pokrywała koszt rzucenia jednej umiejętności, to już będzie dobrze. Jak będzie pokrywała koszt rzucenia dwóch, to już będzie jeszcze lepiej. Ale dobra, full focus teraz. Super coin movement speed. Jak ja uwielbiam, kiedy wrogowie szarżują na mnie zbyt szybko. To jest najlepsze uczucie, jakie może być. Okej, wybaczcie, sędzia, ale no, musiałem się znaleźć jedną krótką, szybką sprawą. I teraz tak... czego szukamy? Chciałem iść po muchy? Nie, no wydaje mi się, że czegoś innego tutaj szukałem. A, to nie to. Nie wiemy, tutaj... pójdziemy w głąb drzewka nadal. Regeneracja już jest co 4,64 sekundy. Kosztuje to 5 many. Odnowienie 8 sekund. Prawie mam regenerację wystarczającą na to, by pokryć regenerację. No. Obu umiejętności, kiedy będę tylko wypuszczał, więc... No, sukcesik. Jest dobrze. Gorzej tylko, że groby tracimy i to tak solidnie tracimy, co? O, dobrym znakiem nie jest. Ale spokojnie, niedługo zdobędziemy pewnie jakieś nowe grobowe umiejętności, będziemy mieć ich jeszcze więcej, lepszą generację, w ogóle więcej wszystkiego. A przynajmniej tak bym chciał. Pozostało jedno, tylko jedna rzecz jeszcze w sumie. Trzymać kciuki, żeby nie wygenerowało nam się do tego jeszcze brokuło drzewa i grzyby. Dostaniemy jedno i drugie też po nas. Albo duchy. Kurczę, duchy też są wredne. W szczególności jakbym miał takie bonusy do prędkości, jak teraz tutaj są dostępne. Ale dobra. Dobra. Jest nadal znośnie. Chyba jeszcze nic nas nie ugryzło od początku podejścia. No, jeśli nic nie ugryzło, to oznacza, że... tak, że wyrabiam jakoś na razie. Więcej spawnów, więcej prędkości ruchu. Po prostu yippie. Dziękuję, gro. Ta zdolność jest bardzo cenna. Będę się cieszył z tego, że mi ją podarowałaś do końca tego podejścia. Tak, weźmy te płonące ślimaki, po czemu nie? Co to pokazało? Czemu part? Dobra, nieważne.
Piękne. Piękne. Musimy to zdobyć. Teraz nie żartuję z tym, że musimy to zdobyć. Tamta zdolność jest potężna. Ale co się dziwić, w końcu jest to epicki talent. Teoretycznie. Ktoś tam teoretycznie. A epickie talenty. Bądź co bądź. No mogą po prostu być mocniejsze niż takie rzadkie. Przykład, chcesz wytłumaczyć, czemu pierwszy ślimak, którego wypuściłem, był powiększonym ślimakiem? Nie kojarzę, żebym rzucał zaklęcie powiększające. Chyba, że jeszcze z poprzedniej nocy mi zostało użycie powiększonego ślimaka i przy tym to się przeniosło na tę noc. Dobra, nieistotne jednak. To, co jest jednak istotniejsze, to to, że właśnie teraz każdy przyzwaniec, który będzie dead, ma szansę nam zostawić dodatkowe groby. Niewielka, bo 5%. Ale nadal 5% to 5%. Lepsze niż 0%. W ogóle mam też pięknego lifesteala, 36. Ja będę inwestował w niego dalej, więc będzie go jeszcze więcej z czasem. I... nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia na ten temat. Poza tym, że podejście definitywnie stabilniejsze niż te ze szkieletami, które ostatnio było. Dobra, ile mamy talentów? 10. To co ja rozumiem? Okej, chyba będziemy musieli bardzo dużo. O, royalty. I to jest kolejna piękna zdolność, którą musimy posiąść. Light Shell. Ślimaki, które dają DK. Fajna rzecz. No dobra. Ja się kogoś zastanawiam, czy mówię to tak na oko. Stwierdziłem, że nie chcę much. Weźmiemy sobie królowe tutaj i stąd chyba będzie dojść do Change of Hearts. A na ostatnią zdolność weźmiemy Mega Bloba, bo widzę, że jest dostępny, więc będzie dobrze. Okej, regeneracja widzę, że już jest wystarczająca, żeby pokryć to. Chociaż nie, bo teraz mogło im się znowu skrócić odnowienie. Jeśli się skróciło, to regeneracja już nie wystarczy. Ale nadal. 5 many co 4 sekundy. Gwarantuję, że w sumie co 4 sekundy mogę rzucać spokojnie jedno zaklęcie i będzie spokój. A coś tak bym mógł, patrząc na to, że nie się odnowiłem więcej. Tak, chyba jestem nadal zabezpieczony 100% jeśli chodzi o rzucanie przynajmniej tych dwóch. Bo wiadomo, że jak zdobyte kolejne, co... no może już być trochę inaczej. Bo każde kolejne zwiększa wymóg many znacząco. No chyba, że to będzie tak jak z tymi królowymi i to widziałem, że one mają bardzo długie odnowienie, więc... ustawi się ją na linię, gdzie jest pełno grobów, jeśli nie będziemy ją przyjmować. Po co? Po prostu będzie działać. I właśnie mnie ugryzł coś. Teraz jestem tego pewien. Więc no, z sumu tego nie będzie achievementa za niebycie ugryzionym przez całą grę. Ale no, może kiedyś w końcu to zrobię. Albo w ostateczności wezmę Samodera na trudność 0. Tam sobie zaliczę niebycie ugryzionym, bo tam to dopiero będzie łatwizna. Ale dobra. Gulfs. Kurczę, czym były Gulfs? Nie pamiętam. A to nie jest dobry znak, jak czegoś nie pamiętam tego typu. Tak, tak. Wystarczy. Jeszcze bardziej możemy wzmocnić DK'a. Tak też zrobimy. Ale teraz next night. Gdzie jest najwięcej grobów? Tutaj. Okej. Okay. Linia dolna teoretycznie jest zabezpieczona. A, okej. Okay. Gulfs to są krety. Darmowymi muchami, z tego co widzę. Tylko czy można kilka królowych na jedną linię wysłać? Można, dobra. Mając dwie na dolnej, to już chyba dolna linia będzie wystarczająco strzeżona, żeby nie musiał się przejmować niczym. Chociaż nie, przebijają się mimo wszystko. Niedobrze. Za dużo tych grobów tracę. Za dużo grobów tracę. Jak dalej pójdzie, to nie będę ich miał wtedy, kiedy będą najbardziej potrzebne.
definitywnie jest nie za dobrze. Ale może, jeśli naprawdę podbijemy jeszcze bardziej cooldowny, to będziemy w stanie jakąś linię wybronić samymi muchami od królowych. No ciekawe w sumie, że to jakaś królowa pszczół czy coś wypluwa muchy. Nie wiem, czemu tak zadecydowali, ale nie mają sprawy, że tak to określę. Wygląda wystarczająco w porządku, wystarczająco blisko i movement speed. I dodatkowy wróg na falę. Po prostu super. Tak, tak, tak. I zmieniło się w coś takiego. Moim zdaniem dobra zmiana. Na pewno skorzystam. Teraz tak, XP, life style. Definitywnie musimy, jak się nazywa, testować zarówno w lifestyle, jak i XP. W ogóle we wszystko najlepiej. I teraz tak, tutaj jest najwięcej grobów, więc teraz linia lewa, tak, to jest lewa strona, będzie inwestowana pod względem królowych. No i co, zobaczmy, jak to wyjdzie. Na razie mega bloba jeszcze tam wyślę, bo czemu nie? Mega blob powinien to dobrze wybronić dosyć. A przynajmniej może próbować dobrze wybronić, bo czy mu się uda, czy nie, to już inna kwestia. Okej, dwie królowe. Nie, nadal. Dwie królowe to nadal za mało. Trzeba by było jakoś przeinwestować naprawdę w cooldowny, żeby mogło sobie radzić. To jest czynnik mocny. Ale okej. Mimo wszystko okej. Bo widzę, że jesteśmy w stanie utrzymywać trochę tych grobów na zadowalającym poziomie. A co za tym idzie, nadal jesteśmy chronieni przed atakami. To jest jedna sprawa. Druga natomiast jest taka, że wszystkie bonusy za aktywne groby nadal dostajemy. Dobrze, i co, mamy więcej wrogów? Szybciejsi, tak. Szybsi wrogowie. Idziemy tu. Będzie tak. I to była dobra inwestycja. Tak, to była bardzo dobra inwestycja. Będziemy musieli wszystko. Wszystko to teraz wykupić w następną noc. I możliwe, że nawet dzięki temu będziemy w stanie wygrać. Tyle, ile tam jest zdolności dających dodatkowe groby na start nocy. Na lasową ścieżkę. Takie rzeczy, no. Możemy naprawdę dzięki temu już wygrać. Po prostu nasz własny prywatny cmentarz. Z tego powstanie. Dobra, przy okazji dostałem achievementa za to, że łącznie na przestrzeni wszystkich rozgrywek właśnie zadałem już 2500 obrażeń od samego rozkładu. Czyli tego efektu, który jest za ubijanie grobów, za to, że po prostu wrogowie rozbijają się o groby i za niektóre odmiany ślimaków, bo teraz nasze ślimaki mają też właśnie skorupy, które mogą nakładać rozkład. Co bym mówić, nie mówić? Chyba dużo tego już naaktywowałem. W ogóle jak tak się zastanawiam przy okazji, to tak tylko napomknę, wydaje mi się, że podobnie jak ciężko jest zrobić podejście na czardzieju, gdzie nie trafi tam się żaden orb, tak nie wiem, czy realne będzie podejście, na którym w ogóle nie będziemy mieć żadnego generatora grobów jako summoner. I się jak najbardziej można zrobić takie, gdzie groby będą centralnym elementem strategii, tak jak tutaj teraz. Ale bez nich w ogóle to będzie ciężko. Ale zastanawiające jest też to, jak dużo mamy w ogóle dostępu do grobów, patrząc na to, że nie wziąłem talentu tego, który, no, skutecznie generuje groby. Ale tak, nie ma co gadać. Bierzemy to, ślimaki. Ślimaki, ślimaki, tajemniczy. Bardzo dobry. Tak, tak.
Tak, i co my tu mamy? Jak tam dojść? Tak. Tak. Musimy to zdobyć. Musimy to zdobyć. Akurat to jest teraz 19. Wow. Fajne. Ale tak, musimy to zdobyć. A, chwila, mam jeszcze jeden punkt umiejętności. Wezmę w takim wypadku to? Czemu nie? Dobra. Na ostatnią noc akurat będziemy mieć najlepszą zdolność, jaka istnieje. Powodującą, że każdy specjalny przywołaniec, którego aktywujemy, przy okazji generuje grób. Tak. Odpowiedziałem sobie też na pytanie wcześniejsze, czy jest jakaś umiejętność, która będzie generować groby. Oczywiście też będzie. W formie talentu dodatkowego nie są umiejętności, ale będzie. Więc... Tak, to już widać, że jest wygrane podejście. Chyba noc 20 nie będzie miała nie wiadomo czego, co nagle mi zniweczy wszystkie moje marzenia i sny. Ta mini sąd też bym miała. Dobra. I tak przy okazji stwierdzam, że chyba jednak lepiej wysyłać królową na każdą linię pojedynczą. One po prostu asystują ślimaki i wszystkie inne przyzwańce, niż próbują same bronić jakąś linię. W ten sposób przynajmniej mam gwarancję, że tak, no nie zabraknie nagle jakiegoś jednego uderzenia na jakiejś linii, przez co przegram na przykład. Z 19 za nami. Została już tylko 20. Zdobyć jeszcze jakieś super potężne moce? Raczej nie. Inwestujmy w to, co się pojawi, dosłownie mówiąc wprost. Mam 3. Idealnie. Szkoda, że nie będziemy mieć jeszcze kolejnego Grave Sacrifice'a, ale nawet bez niego już jest dobrze. Dobra. Teraz pamięć umiejętnościami, jak tylko wlezie. Choć dosyć, że to są dodatkowe groby, no co? Może uda się. Może uda się nawet nie dopuścić do tego, żeby cokolwiek nas ugryzło w tą ostatnią noc. Nadal jednak, niestety to jedno niefartowne ugryzienie jest zapamiętane, więc nie będzie achievementa. Ale jestem naprawdę ukontentowany tym, jak ta noc wygląda, jak to podejście w ogóle wygląda i o tym ogólnie, jak sobie dobrze poradziliśmy. No, prywatny cmentarz, jak mówiłem. Nie są w stanie po prostu się przebić przez te groby, pomijając w ogóle kwestię tego, że ja ciągle ich dogenerowuję więcej. Nawet jeśli by się już przebili przez nie, co? Zaraz się pojawi 20 nowych na ich miejscu. No, zobaczcie, jakie to piękne. It's beautiful, po prostu. Prawdziwy cmentarz to buduje. Tak, budujemy. Dobra. A nie są w stanie się dostać do mnie. To już jest pewne. Nie podejdą. Nawet jeśli bym przestał teraz cokolwiek robić, nie podejdą. Jestem tego pewien. Za dużo tych grobów. Gdyby nie było, nie będę ryzykował, ani sprawdzał tego, po co. Ale jestem pewien, że tak by było. Po prostu... Kamień na kamieniu, grób na grobie. Cały czas coś. Czym nadal uważam, że to, co nam prawdziwie to wszystko wygrało, to nie jest moja umiejętność grania. To nie jest... Powiedzmy, samo to, że dobre wybory podjąłem. Nie. To fakt, który dał nam zdolność, groby są podwójnej wytrzymałości. Każdy, kto uważa inaczej, ma inne zdanie, z którym mogę się nie do końca zgadzać, ale i tak. I zdobyliśmy combo talented w końcu. No hit na tej fali. Wreszcie dał nam combo talented. I przedostatni miernik combo, do którego są achievementy. Jej.
8 poziom, co my to mamy? Evil Scheme. Pierwsze zaklęcie, które rzucamy, nigdy nie ma kosztu. Essence Theft. Lifesteal może dawać jeszcze manę. Kurczę, no ja to lubię. Świetnie. Bonus Master Level 8 unlocked. Czy ja odlokowałem od razu... ósemkę? Nie muszę grać siódemki? Longer Nights. Okej. Or Enemies. Jeszcze raz to będzie ciężkie. Ale dobra. Udało się. Przeszliśmy to wszystko, więc za tym idzie. Kończymy na dzisiaj odcinka. I pytanie brzmi tylko, kim będziemy grać następnym. A odpowiedź brzmi, nie mam pojęcia. Jedyne, co mogę tylko zagwarantować, to, że ktokolwiek by to był, nie był, będziemy grać na ósemce. I możliwe, że będzie nawet mag, bo tak jak sobie myślę, co fajnie by było spróbować tym magiem pod orby znowu. Albo magiem bez orbów, to też jest opcja. Albo wojownik, bo w sumie wojownik chyba miał najmniej czasu antenowego. No ale dobra, ja już tu więcej nie będę marudził. Dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.